Pani zdaniem najważniejsza potrawa wigilijna to? Moim zdaniem to są makiełki, kluski z makiem. Makiełki. Makiełki. Karp. Karp. Moim zdaniem najważniejsza potrawa wigilijna to pierogi. Pierogi z grzybami. Czy ma pani już ubraną choinkę w domu? Tak, mam ubraną od 2 dni. Tak, dzisiaj ubierałem. Mam. Wczoraj ubrałam. Wczoraj już ubrałam. Dzisiaj światełka założyłam. Choinkę zawsze ubieramy w dzień Wigilii, bo to jest tradycja taka, ale można już dekoracje wcześniej mieć, jakieś tam ozdoby, światełka, ale choinka to tradycyjnie powinno się ubierać prawidłowo w dzień, właśnie rano czy w dzień Wigilii. Tak, od wczoraj, chociaż długo byłam zdania, że choinkę należy ubierać dopiero w Wigilię, ewentualnie dzień przed, natomiast przekonały mnie dzieci, że jednak wcześniej. Czy lepiłaś pani pierogi? Nie. Bo to synowa zrobi. Jeszcze nie. Pierogi nie, pierogi przed Wigilią. Nie, jestem wygodna i kupuję gotowe. Nie, dopiero to przede mną. Jeżeli miałaby pani życzyć czegoś mieszkańcom Lwówka, to czego by pani życzyła? Kochani, przede wszystkim zdrowia. Bo jak jest zdrowie, to cała reszta jakoś się ułoży. Dużo, dużo, dużo zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, dobrego humoru, radości, żeby wszystko się układało pomyślnie po ich myśli. Wesołych świąt, pięknej pasterki, dobrej Wigilii i radujmy się, bo narodził się nam Zbawiciel. Zdrówka przede wszystkim. Zawsze życzymy zdrowia, bo najważniejsze, jeżeli jest zdrowie, to jest wszystko. Zawsze dużo uśmiechu i wszystkiego dobrego w nowym roku życzymy nie tylko mieszkańcom Lwówka, ale także mieszkańcom Komorowic, Bolewic. Życzę dużo zdrowia i optymistycznego spojrzenia w przyszłość. No i żeby inflacja odpuściła. Zdrowia, spokoju i obniżki cen w każdym zakresie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców. Ode mnie i od mojego konia. Okej, dziękuję bardzo za wywiad.